David to miły facet, przystojny, odniósł sukces. Ale tak nieoficjalnie Debra mówiła, że był strasznie porywczy, despotyczny i potwornie zazdrosny. Chętnie posłucham jej wersji. Ona nie żyje. Co? Kilka miesięcy po rozwodzie ktoś włamał się do jej nowego faceta i zabił ich oboje. Boże. Czy David był podejrzany? Przesłuchiwali go, ale ostatecznie ustalili, że to było zwykłe włamanie. Jej facet był dealerem. Po domu walała się gotówka. O co naprawdę chodzi?